tyle butów i tak dalej, że ja nie wiem, czy mnie nie musi. A cisy, cisy, tam jakieś jest, bake rollsy. Nasze pierwsze miejsce wibakowe. Solka po brytońsku jest, chlebek jest, tutaj garncuszek, zarajemy. Strasznego. Kolejny raz przenosimy namiot, tym razem bliżej Asi i Igora, no bo się okazało, że w tamtym miejscu jest dosyć, no jest po prostu bardzo krzywo i Kacper miał bardzo niewygodnie. Tam? Fajnie mam błyszkę. O, no to bardzo dobrze. Piękne było. W nos nie padało, no wiadomo jak to na dworze. Ciepło było. Gdzieś pewnie na świecie było ciepło. Ty przekładasz ją na lewą stronę? Nie, wziąłem dzisiaj inną, a jutro założę inną. O nie, to ja... Ładnie, ładnie wygląda, skakowany, nie? No, i tutaj zobacz, jak czyściutko, zobacz. Nic żeśmy nie zostawili. Szykujemy się na naszą pierwszą przenoskę. Tutaj proszę bardzo, znak. Kajak w górę, w dół, lewo, prawo.
rzeczy ze sznurków ubywa. Igor zreperował swój kajak. Inżynier to sobie zawsze poradzi, nie? Kajaki gotowe. W sensie gotowe do pakowania. Nie, chcę zupkę. Ale dzisiaj ci... Ale dzisiaj ci panowie smutne bzdury wygadywali. Byłeś w kamieniu Pomorskim? Byłeś? Nie byłem. No ze mną byłeś. Mewy na nim siedziały. Mewy, no mówię ci, mówię, mewy na mnie siedziały 30 metrów od brzegu. Nie rozteguję, jak to zamierzamy, tylko... Pytanie, czy ta linka jest wystarczająco wytrzymała na takie ciężary, jakie my tutaj będziemy kombinowali. Asia czerpie energię ze słońca. Resko! No to one są za ciężkie ogólnie. Nie ma opcji, żeby je przenieść. No i chyba trzeba będzie trochę opróżnić kajaki i na raty. Serszynka, cebula, papryka, pieczarki, ostra papryka. Pepperoni, romana i... Prawie wszystkie rzeczy nasze wyjęte z kajaków, jeszcze tam trochę zostało, trochę jest jeszcze tam i tam. Chłopcy, ten most dziadowo, co to jest? Czyli z płotów musimy doginać te gryfitowe? Nie musimy. Znaczy no, nie musimy, ale możemy. Thank you.
Dawaj dupsko. To nie banalny żart. Nie banalny żart. Takie są najlepsze. Dobra, płyniemy, jest 18:40 po 13. Przepłynęliśmy stamtąd, po drugiej stronie tego zielonego. Tam trzeba było zakręcić tutaj i tutaj. Tylko że wszystko jest pozamykane. Ale że już jest po 19, no to nie będziemy kombinować, tylko no, zostajemy tutaj, proste. Tam dalej nic nie ma, tutaj jest tylko taka jakaś garaż i tam chyba nie są jakieś łazienki, ale wszystko jest pozamykane. Tu już za tym idzie praktycznie płot, po którym wchodziliśmy. Tutaj jest linia brzegu, tutaj jest linia brzegu, tu jest już płot. I tutaj jest płot, także mało miejsca jest. No i też lipa, że tamte drzwi są zamknięte. Tak, ogólnie tu tak, już jesteśmy tak. Po pizzy wodę. I po zakupach i zaraz będziemy sobie coś konsumować tutaj już na miejscu. Zapakowany i załadowany. Tam się szykuje kajak Igora Jasi. Kasper, powiedz, gdzie jesteśmy? Musimy powyciągać rzeczy, bo przemaska jest tragiczna, jest długa i ciężka, więc musimy mieć jak najlżejsze kajaki. Półtorej godziny z hakiem. Jakimś elektrycznym pastuchem, więc jest większe prawdopodobieństwo, że tam wyprowadzają jakieś krowy, to liczymy, że tu będziemy bezpieczniejsi. Przejeździliśmy przed chwilą z Kasprem i z Igorem kajaki, a Asia dostała bojowe zadanie, żeby pójść do miasta, kupić 4 kebaby, no jeszcze kilkanaście kilometrów do Brzeżyna.
Cheers! Za spływ! Zagranko! Myk! Jest normalnie wchodzone do wody. Do polskiego morza. Bolą ręce od spania, nie? No bolą. Jesteśmy w Brzeżynie dzisiaj. Tutaj idzie polska młodzież w południe. No tak się wyszykowaliśmy, co zrobić. Ludzie są z całej Polski. Dzisiaj jesteśmy w Mrzeżynie. Właśnie sobie zjedliśmy rybkę, którą widzieliście. Jest i kaktus.